Tak, no przede wszystkim na samym początku chciałbym powiedzieć, że tą bramkę dedykuję mojej babci, która w zeszłym tygodniu po meczu z Lechem zmarła, a więc babciu, to jest bramka dla ciebie. A co do twojego pytania, czy zadziwił? No nie wiem, przede wszystkim druga połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra. W pierwszej połowie zagraliśmy troszkę źle taktycznie, nie to co zakładaliśmy sobie w szatni przed tym spotkaniem. Polonia miała dwie bardzo dobre sytuacje, na szczęście nie wykorzystała ich, no a druga połowa no to już była korona, którą widzieliście w poprzednich meczach, a więc zdominowaliśmy przeciwnika, strzeliliśmy trzy bramki i była jeszcze sytuacja na podwyższenie wyniku. Dziś zaprezentował się Paweł Golański tak jak przed laty, kiedy po dobrym sezonie odchodził do Steaua Bukareszty. Miło to słyszeć z waszych ust, natomiast ja do każdego meczu w tej rundzie podchodziłem indywidualnie, tak? Ja chciałem się przypomnieć kibicom, chciałem się przypomnieć wszystkim, że jednak Paweł Golański piłkę potrafi grać i łatwiej się gra w drużynie, która prezentuje wysoki poziom, wkomponować się w ten zespół. I tutaj myślę, że jest zasługa wszystkich chłopaków, którzy dzisiaj wybiegli w podstawowym składzie, zrobili zmiany, bo trzeba podkreślić, że zmiany, które były przeprowadzone w tym spotkaniu, przede wszystkim Lesia, wprowadziło do zespołu dużo spokoju i no, z tego trzeba się cieszyć. Dokładnie, bardzo się cieszę z bramki. Wszyscy się cieszymy z wyniku, bo wiemy, że Polonia przyjechała tutaj po zwycięstwo. Drużyna, która walczy o Mistrzostwo Polski. W pierwszej połowie był taki moment, gdzie troszeczkę oddaliśmy inicjatywę Polonii, ale druga połowa pokazała, że w dniu dzisiejszym byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną i wynik sam mówi za siebie 3-0, więc na pewno też uszczęśliwił wszystkich zgromadzonych, bo wydaje mi się, że było to fajne widowisko. A twoja postawa daje sporo do myślenia trenerowi Leszkowi Ojrzyńskiemu, no bo pokazałeś, że trzeba na ciebie częściej stawiać. Mam nadzieję, że teraz trener będzie miał pozytywny ból głowy, bo wiadomo, że Jowka nie doszedł do siebie po starciu w ostatnim meczu. No tak jest właśnie w piłce nożnej, że czasami kontuzje wywołują to, że jest szansa dla kolejnego zawodnika. Do końca nie było wiadomo, czy dzisiaj Jowka wystąpi, czy też nie. No, ale oczywiście cieszyłem się, że wystąpił w dzisiejszym meczu. No i tak jak wcześniej wspomniałem, mam nadzieję, że trener teraz będzie miał pozytywny ból głowy, kogo wystawić w następnym meczu z Górnikiem. Znaczy na pewno po pierwszej połowie, po kilku, myślę, z 15 minutach, tak od 30 do 45 minuty Polonia miała dogodne sytuacje. Całe szczęście nie strzeli nam bramki. W drugiej połowie ogólnie od początku meczu chcieliśmy zagrać troszeczkę inaczej. W drugiej połowie wyszło to w 100%. Strzeliliśmy szybko dwie bramki, później trzecia kaki. Fajnie się mecz ułożył, mogliśmy sobie grać. Nawet na trybunach usłyszeliśmy ole, czego dawno w Kielcach nie było. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że kibice byli z nami i mogli nam pomóc w takiej fajnej wygranej. Grzegorz, bardzo dobra zmiana w swoim wykonaniu. To chyba pomoże ci z troszeczkę większym uśmiechem podchodzić do pracy, bo ostatnio tego uśmiechu na twoich ustach zabrakło. Na pewno, no, jeżeli się nie gra, to ten uśmiech, myślę, u każdego zawodnika troszeczkę spływa. I teraz faktem, że wszedłem, myślę, że dałem niezłą zmianę, wygraliśmy, to ten uśmiech na pewno wróci i będę się starał teraz przez ten tydzień dać jeszcze jakieś sygnały dla trenera, żeby wyjść od pierwszej jedenastki, bo nie ukrywajmy, ale każdy zawodnik, który trenuje w każdy sport, chce grać od, tak jak w piłce nożnej, od pierwszej minuty i ja się staram to robić. No, na razie fajnie nam wszystko wychodzi i trener tych zmian nie chce za dużo robić i ja ze swojej strony będę się starał w każdym treningu pokazywać, że zasługuję na tą pierwszą jedenastkę, ale z drugiej strony najważniejsze jest, żebyśmy cały czas utrzymywali kontakt z Czubem i wygrywali mecze.